Dziękuję bardzo, że tak liście przybyli. Z czysto praktycznych powodów, bo jak Państwa jest dużo, to każdy z Państwa jest dziennikiem 40 stopni na sali zrobicie ciepło niedługo. Także to jest duży plus. Proszę Państwa, ale oczywiście nie o to tylko chodzi. Chodzi o to, że wreszcie ludzie rozumieją, młodzi ludzie zwłaszcza rozumieją, że ten kierunek, jakim Polska rozwija się od 100 lat, jest kierunkiem złym. Od 100 lat różni myśliciele typu tam Piłsudski, Hitler, Kaczyński, Tusk i inni obiecują, że państwo nam coś da, że będziemy budowali socjalizm, jeżeli będziemy równo dzielili biedę, to będzie dobrze. Czasem prawda polega na tym, że trzeba iść tak jak Ameryka w XIX wieku, czy jak Chiny Deng Xiaopinga, czy jak powiedzmy sobie Chile za Pinocheta, czy Niemcy za Erharda w 1939 roku. Prawda? Trzeba iść w górę. Trzeba zajmować się produkcją, a nie dzieleniem porówno. No bo jak mówił jeden wybitny socjalista, Panie Boże, daj wszystkim porówno, a tym, co dzielą porówno, daj troszeczkę więcej. I dlatego właśnie socjaliści zajmują się upodobaniem i dzieleniem biedy porówno. Otóż, nie, proszę Państwa, my musimy uwolnić energię ludzką. To jest ogromna, gigantyczna energia ludzka. Ludzie chcą pracować, ludzie chcą zarabiać, a państwo robi co może, żeby ludzie nie pracowali i nie zarabiali. Bo czym innym jest podatek dochodowy? Podatek dochodowy jest po prostu grzywną za dobrą pracę. Nie ma żadnej różnicy między sytuacją, w której coś wpada na genialny pomysł, lecę, stawiam samochód byle gdzie, prawda, lecę, pracuję, biegę do urzędu patentowego, żeby pomysł opatentować, żeby ktoś inny mnie nie umie i potem zostaje za szybą mandat za 200 zł, prawda? To jest grzywna za to, że tak szybko dobrze pracowałem. I jeżeli ja zarobię w wyniku tego 5 zł więcej, a państwo mi dają tego 200 zł podatku dochodowego, tak? To jest grzywna za dobrą pracę. Natomiast jak może istnieć państwo, w którym ludzi za to, że pracują, każe się grzywną, a ludzi, którzy nie pracują, nagradza się zasiłkiem na bezrobotnych. Tak jak przyszedł do państwa, powiedział tak, do pana, ja panu dam 600 zł miesięcznie, tylko ma pan dziennie 3 razy obiec ten klomp naokoło, to przecież państwo powiedzieli, że zachęcam państwa do biegania naokoło klomp. Jeżeli ja daję 600 zł za to, że człowiek nie pracuje, to znaczy, że zachęcam go do mnie pracowania, prawda? Prosta sprawa. Jeżeli łupię komuś grzywnę za to, że pracuję, to znaczy, że zachęcam go do niepracowania. Jestem w ministrze finansów, rozmawiam z wiceministrem i mówię tak, dlaczego jest taka ogromna akcyza od alkoholu? Znaczy, butelka wódki kosztuje 2 zł, a nie 20, prawda? 18 to jest podatek. A on mówi, a to dlatego, żeby ludzie nie pili. Aha, mówię, to znaczy, że podatek dochodowy jest po to, żeby ludzie nie pracowali, tak? No i tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Ludzie zadają sobie często niewłaściwe pytanie, czemu w Polsce jest 2 miliony bezrobotnych? A ja mówię, to jest niewłaściwe postawione pytanie. Pytanie jest, dlaczego jest 20 milionów ludzi, którzy jeszcze pracują? Przecież przy tym systemie, w którym państwo każe za pracę, a nagrada za nieróbstwo, to wszyscy powinni dawno przejść na pracę na czarno, prawda, wziąć łapę po zasiłek i skończyć. Mówię, resztki chrześcijańskiej przyzwoitości się w ludziach tam jeszcze kołaczą i jeszcze chcą tam pracować i płacić te podatki. To jest, proszę Państwa, absurdalny ustrój i musimy ten ustrój zmienić. Prezydent oczywiście sam tego nie zmieni, ale przemawiając sobie jako prezydent w parlamencie, ma szansę, mając poparcie społeczne, przekonać posłów, żeby zlikwidowali ten zupełny kretynizm, jak nie jest podatek dochodowy. To jest kretynizm. I tyle, jeśli mowa o tym aspekcie, prawda? O tym aspekcie życia. To nie chodzi tylko o podatki. Chodzi o ogólne nastawienie do życia. My jesteśmy partią wolności, my mówimy, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Prawda? Mówimy, żeby ludzie mogli robić co chcą, byle nie przeszkadzali innym. Przecież dzięki temu my, biali ludzie, podbiliśmy cały świat. My rządziliśmy na całym świecie, bośmy mieli najlepszą cywilizację, która miała te zasady. Na przykład zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa naszej cywilizacji europejskiej. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli mam ochotę pływać sobie w Wiśle, no, najwyżej się utopię, prawda? To jest moja sprawa, ja się utopię. To jest kwestia mojej wolności. Oczywiście niewolnikowie mogę zabronić się kopać, bo ja za nie zapłaciłem.
A to jest, nie chcę ryzykować. Dziecku mogę zabronić, no. Psu mogę zabronić, ale człowiekowi dorosłemu zabronić się kąpać, bo on się utopi. To jest jego sprawa. Ty chcesz wolności. Dzisiaj Unia Europejska jest zaprzeczeniem Europy. To, co robi Unia Europejska, jest dokładną odwrotnością tego, co było w Europie. Kiedy rządziły wartości europejskie, my rządziliśmy światem. Myśmy kontrolowali cały świat. Wartości unijne są dokładnie odwrotne od europejskich. I jaki jest efekt? Gdzie nas kolonizują? Przyjeżdżają tam Chińczycy, Murzyni, Arabowie. Wszyscy kolonizują nas. Bośmy odeszli od naszych wartości europejskich. Na przykład zamiast zasady chcącemu nie dzieje się krzywda, panuje zasada państwa opiekuńczego. Czyli jest opiekun, który za mnie decyduje, że nie wolno ci kąpać. No. Ale w tym momencie niektórzy są zadowoleni, że jestem opiekun. Na przykład na jednym spotkaniu ze mną siedzi taka pani w pierwszym rzędzie i mówi do mnie: panie prezesie, przecież to bardzo dobrze, że państwo każe mi świetnie pasem w samochodzie. Państwo mnie kocha. Państwo o mnie dba. No? Kobiety lubią się nimi opiekować, dlatego właśnie lewica tak chce, żeby kobiety miały tendencje do bycia w polityce, bo kobiety będą głosowały za państwem opiekuńczym. Dla kobiety to, że ktoś się nią opiekuje, jest czymś naturalnym. Tak powinno być, oczywiście tak powinno być. A dla mężczyzny jest coś nie do zniesienia. Że ktoś za niego podejmuje dla jego dobra decyzje. To jest nie do zniesienia dla ogromnej większości mężczyzn. No. Ale to nie jest tylko ta zasada. Proszę zwrócić uwagę na przykład zasadę europejską, która była, że morderca ma wisieć. No. Natomiast dzisiaj mamy w Unii, jest oczywiście dokładnie odwrotnie. Bo teraz wszystko to, co jest w Unii, jest odwrotnością tego, co było w Europie. Oczywiście w Unii Europejskiej się zakazuje stosowania kary śmierci. No, to jest coś koszmarnego. To jest cofnięcie nas o 4000 lat rozwoju. O 4000 lat. To jest cofnięcie nas do epoki przed Hammurabi. No, są dwa plemiona w dorzeczu Amazonki, dwa w Afryce, jedno w Brukseli, które kary śmierci nie mają, ale cały świat cywilizowany kary śmierci oczywiście zna. To jest cywilizacja, a nie jakiś prymityw, proszę Państwa. Według zasad europejskich, bardzo dużo takich zasad, które są dzisiaj łamane, na przykład jest zasada, że dzieci należą do rodziców. Dziecko właśnie wyszło na salę, pamiętam jak w Gliwicach powiedziałem, że dawniej dzieci należały do rodziców, a dzisiaj w Unii dzieci należą do państwa, no to taka dziewczynka tam 8-letnia się rozryczała, prawda? Mama musiała ją uspokajać. No, otóż tak, dzisiaj dzieci należą do państwa. Nie do rodziców. Jak państwo nie wierzycie, spróbujcie dać dziecku klapsa, się dowiecie, że naruszyliście tyły własności państwowe. No tak. Dzieci należą do państwa. Słuchajcie, jak ja mam sukę, i suka ma szczeniaki, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Suka czy ja? Jej właściciel. Ja. A jak państwo macie dzieci, to kto decyduje, czy je zaszczepić? Wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel. Nie macie już dzieci. Państwo może wam dzieci w każdej chwili zabrać. Może dziecko zabrać do domu dziecka, do rodziny zastępczej, bo dziecko jest za chude, bo dziecko jest za grube, bo niewłaściwe treści są, bo w domu nie ma telewizora, bo w domu jest za biednie. I państwo ma prawo odebrać dzieci. Dla prawicy to jest niezrozumiałe. Jak można rodzicom odebrać dziecko? To jest nie do pomyślenia dla prawicy, kiedy się odbiera. Cały ten świat jest dla mnie obcy i wrogi, w którym teraz żyję. Jak państwo widzicie taką książkę jeszcze w komuny wydaną, Pawła Jasienicy, rozważania o wojnie domowej, tam jest takie zdanie: najbardziej liberalna republika współczesna wydawałaby się człowiekowi sprzed rewolucji francuskiej jednym wielkim domem niewoli. Stary porządek był wręcz naszpikowany nieznanymi się wolnościami. No, przykładowo, sam marihuana, pan marihuana, ale idę do apteki i lekarstwa nie mogę kupić, bo nie mam recepty. Jak się mnie traktuje? Albo na przykład, proszę sobie wyobrazić, że ktoś idzie do D'Artagnana, mówi: panie D'Artagnan, masz się pan przypiąć paskiem do konia, bo możesz pan spaść i się zabić. To jest nie do pomyślenia. A dzisiaj we własnym samochodzie muszę zapinać pasek w samochód, prawda? I jak się mnie traktuje, jak małe dziecko? No? Bo dzisiaj traktuje się ludzi jak małe dzieci, jak niewolników, jak, przykładowo z karą śmierci. Jak Eliusz Niewiadomski zamordował prezydenta Narodowicza 20 grudnia, a 11 stycznia był już rozstrzelany.
No weźmy przykład. Mamy dziecko na skraju urwiska, na dole ludzie, tam jest strata kamieni. Ja zrzucę te kamyki, bo może kogoś zabiję. No, zrzuca, zabija. To co? No czyli wiem to dziecko 11-letnie? No nie, bo kupisz szereg, nie? Koń. Jak wejdzie pod wóz, koń pociągnie wóz, zabije człowieka. Czy go wieszamy? No nie, bo głupie byle. Jak pan Andrzej Brewik zamordował 77 osób na Filtoja, to ukradłem człowieka, czyli rozstrzelano? Czy jak małe dziecko, czy ja głupie byle? Tak się dzisiaj traktuje ludzi. Jak małe dzieci. Wszystko jest nieważne, jesteśmy małymi dziećmi. Bardzo, bardzo tolerancyjny ustrój, ale absolutnie nieliberalny. Pilnuje się, że tam nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, prawda? Chroni się przed naszymi własnymi błędami. A my, prawica, mówimy, to cię nie zabije, to cię wzmocni. To cię wzmocni. Ludzi trzeba wystawiać na trudności. Ludzi trzeba pozwolić ryzykować. To jest ich prawo, a nie tak robić jak małe dzieci. To jest zupełnie inna wizja człowieka. Wracają do kwestii dzieci. No, czego uczono dzieci? Bo dzieci należały do rodziców, nie? I oczywiście to rodzice decydowali o tym, czego się uczą ich dzieci. Tak było zawsze. No dzisiaj oczywiście decyduje nasz właściciel, czyli państwo. W ustroju niewolniczym to jest normalne. Bo w ustroju ludzi wolnych to dziecko na starość musiało utrzymać rodziców. Więc rodzice mieli dzieci dużo, starali się dobry fach w rękę, prawda? Starali się, żeby były dobrze wychowane, żeby ich nie krzywić, bo tym na starość mogły się odwieźć. Wtedy dzieci należały do rodziców i rodzice decydowali o tym, czego się o nie uczą. Dzisiaj decyduje właściciel, czyli minister edukacji narodowej, urzędnik właściciela, prawda, decyduje o tym, czego się uczą nasze dzieci. To jest normalne. W ustroju niewolniczym to dziecko nie będzie na starość utrzymywało rodziców, tylko utrzymuje państwo. Więc to właściciel musi decydować o tym, czego się uczą dzieci. To jest naturalne. W ustroju niewolniczym to właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy jego dziecko. To jest normalne. Tylko uświadommy sobie, że jesteśmy tylko niewolnikami. Trzeba sobie uświadomić. I w ustroju niewolniczym jest bardzo ważna cecha. Otóż właściciel niewolnika ma obowiązek utrzymywać go do końca życia. To właśnie mamy dzisiaj. To, że mamy tę zagwarantowaną emeryturę, to jest właśnie typowy ustrój niewolniczy. W ustroju niewolniczym właściciel niewolnika utrzymywał go do końca życia. Cokolwiek by on nie robił. I ludzie są zadowoleni. Bo w Rzymie, nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Rzymie znaczna większość niewolników to byli ludzie, którzy się dobrowolnie sprzedali w niewolę. No bo chcieli mieć utrzymanie do końca życia. Chcieli nie myśleć, co to mają zarabiać, pan za nich decydował. 10% tego, co zarobił, bo za domem należało do niewolnika. Musimy potem wykupić do czegoś z tych pieniędzy. No było. Także bardzo wielu ludzi się cieszy, że jest niewolnikami. Ale są tylko niewolnikami. A prawica chce, żebyśmy byli wolnymi ludźmi. Lewica nas straszy, tak jak przecież to rzeczywiście jak w tym Jankesie wyzwolili murzynów na plantacjach, to oni zaczęli umierać z głodu, przedtem mieli rajskie życie. Musieli tylko dwa razy do roku zbierać tę bawełnę, a tak to pan dawał im jedzenie, prawda? Pan dawał im budule z dachaty, sam je budowali, ale budule dawał pan. Pan nawet im żony kupował na targu niewolników, prawda? Oni musieli tylko dwa razy do roku bawełnę zbierać i resztę roku podlewać tę bawełnę, to wszystko. No. Także potem jak się wyzwolili, no to oni zaczęli umierać z głodu. Nie wiedzieli, jak sami zarobić. I nas tak samo straszą, bo jak mówił Mrożek, Polacy to też murzyni, tylko że biali. Więc straszą Polaków, że jeżeli byśmy byli wolnymi ludźmi, to sobie nie damy rady i wszyscy umieramy z głodu. Proszę zrozumieć, jak oni mówią, jakby nie było służby zdrowia, to by nie było dostępu do lekarzy. Trzeba szybko policzyć. Przecież w tej chwili my utrzymujemy na samym zdrowiu, tak? Czyli utrzymujemy lekarzy, pielęgniarki oraz ministra zdrowia, jego gang, wydziały zdrowia w województwie, wydziały zdrowia w powiecie, wydziały zdrowia w gminie oraz jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia utrzymujemy. Otóż gdybyśmy nie musieli utrzymać tego całego gangu biurokratów, to byłoby oczywiście taniej, a nie drożej. Skoro w tej chwili stać nas na utrzymanie lekarzy, pielęgniarek oraz tego biurokratyzmu, to tym bardziej by nas było stać na utrzymanie lekarzy i pielęgniarek. Nie trzeba chyba tego tłumaczyć, prawda? Na pewno by nas było stać. I proszę nas nie straszyć, bo oni nas straszą. Prawda? Straszą. Tych niewolników straszą, że jakby byli wolni, to by sobie nie dali rady.
To samo z nauką, prawda, w szkołach państwowych. No, na szczęście udało się obalić komunę i już nie ma państwowych stołówek i wyżywienia stołówkowego i poziom wyżywienia się podniósł znacznie. Kto z państwa żył w tamtych czasach, doskonale wie, że żarcie za komuny było znacznie gorsze niż teraz. Prawda? Teraz mamy ogromny wybór, są tańsze knajpy, droższe knajpy, można sobie wybrać, jaką się chce. Prawda? I nic się nie stało, prawda? Otóż byłoby dokładnie to samo, gdyby zlikwidować Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pojawiłyby się droższe szkoły, tańsze szkoły. Każdy by sobie znalazł szkołę taką, jaką potrzebuje dla swojego dziecka, bo by taniej, bo byśmy nie musieli utrzymywać Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów, inwizytorów i tak dalej. Całego tego gangu urzędników, który przeszkadza naszym nauczycielom uczyć dzieci. Przecież tak samo jak nikt się jakoś nie boi, że rodzice otrują swoje dzieci, prawda? Rodzice prowadzą swoje dzieci do restauracji. I tak, rodzice umieją wybrać restaurację? Umieją. Restaurator umie zatrudnić kucharza? Umie. Kucharz umie zrobić potrawę? Umie. Tener umie ją podać? Umie. Oto dokładnie tak samo rodzice posyłali dzieci do szkoły prywatnej. Właściciel by wiedział, czego uczyć. Wiedziałby, jak zatrudnić nauczyciela. Nauczyciel by wiedział, jak uczyć. Prawda? Urzędnik do tego nie jest całkowicie potrzebny. Ci wszyscy urzędnicy wykonują ogromną, rzetelną, nikomu niepotrzebną robotę. Prawda? I tak, to jeszcze jest trochę wolnych miejsc. Gdyby przeszli tutaj z boku, jest parę wolnych miejsc, żeby sobie przejść. Także, proszę Państwa, chcemy po prostu wrócić do normalności. Mamy armię, która liczy tak naprawdę 30 tysięcy ludzi, z czego jest 70 tysięcy gripiurków w tej armii, razem z Tuwa, a mamy 600 tysięcy urzędników. Jak Polska sięgała, no, aż po Smoleńsk, to proszę Państwa, Królestwo Polskie sięgało, urzędników królewskich było 500. I 500 ludzi, nie mających komputerów, nie mających telefonów komórkowych i całej kupy rzeczy, umiało rządzić potężnym królestwem. A dziś mamy 600 tysięcy i nie umieją rządzić. Bałagan jest potworny. I to jest miara upadku. Mamy 600 tysięcy darmozjadów, którzy siedzą i przeszkadzają nam w pracy. Bo na przykład przeciętny przedsiębiorca mówi mi tak: panie, ja dziennie 4 godziny myślę, jak robić krzesła, a 4 godziny myślę, jak unikać podatków. Otóż gdyby on nie musiał tracić tych 4 godzin na myślenie, jak unikać podatków, to by mógł robić lepsze krzesła i myśleć nad tym, jak robić te krzesła, jak je sprzedawać, kupować i tak dalej, prawda? A nie myśleć nad tym. Przecież jak ja miałem tam 20 lat, to w Polsce był urząd skarbowy. Prosimy przechodzić z tej strony. Tu jest jeszcze trochę wolnych miejsc. Musimy tutaj przejść. Tak, to jest jeszcze ze środka. Musimy przejść tutaj. Jest jeszcze kilkanaście wolnych miejsc chyba na sali. Otóż jak ja miałem tam kilkanaście czy 20 parę lat, to w Polsce rocznie się udzielało kilkunastu tysięcy patentów. W ubiegłym roku patentów w Polsce przyznano 200. Niecałe. Ale gdyby Państwo policzyli ile patentów na unikanie podatków, to by się okazało, że jesteśmy potęgą światową. No? Tylko energia nasza idzie nie w parę, a w gwizdek. No? Nie w parę, a w gwizdek. I tę ogromną energię trzeba uwolnić. Nikt nie policzy, jaka jest strata Polski, która idzie w setki miliardów, przez to, że najtęższe umysły, zamiast iść na Politechnikę i konstruować rakiety kosmiczne, idą na prawo i kombinują, jak tutaj omijać podatki, prawda? I drudzy kombinują, jak to się nie dać tam tym oszukać, prawda? Są na posadach rządowych i kombinują, jak to się nie dać oszukać. Czyli najtęższe umysły wykonują głupiego robotę, prawda? Ogromną, rzetelną, nikomu niepotrzebną robotę. Gdyby nie było podatków dochodowych, to by nie było tego problemu w ogóle, prawda? Nie było ich nigdy. Podatki dochodowe wprowadzono w 1913 roku w USA. I Ameryka się przed tym rozwijała bardzo dobrze. Ja nie chcę powiedzieć, że w wyniku podatku dochodowego od razu wojna wybuchła, ale wielki kryzys tak. Ale wielki kryzys w 2010 roku to jest efekt wprowadzenia podatku dochodowego oczywiście. Także to wszystko trzeba wrócić do normalności. 100 lat eksperymentu socjalistycznego okazało się być nieporozumienie. Patrzcie Państwo na Chiny. Chiny żyły pod komuną, znacznie gorsze niż u nas. I 30 lat temu Chińczycy byli 20 razy biedniejsi od Polski. Chiny były 30 lat temu 20 razy biedniejsi od Polski. I przed tym Xiaoping
Powiedział, że koniec z tym komunizmem. Nieważne, czy kot jest biały, czarny, czerwony, byle była łapa myszy. A ponieważ bogactwo robią kapitaliści, no to wprowadźmy trochę kapitalizm. No i ten kapitalizm tak jest na 80%, nie na 100%, absolutnie nie. Tam ciągle jest 20% socjalizmu w Chinach. No ale właśnie to kapitalizm. Jaki jest efekt? Minęło 30 lat. Wspominam, Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od Polski. Dzisiaj Chiny mają lotniskowce, mają rakiety kosmiczne, mają lodownik na Księżycu, mają rakiety balistyczne, mają broń jądrową. Chińczyk za 5 lat stanie na Marsie. Proszę Państwa, mają koleje rzędu 500 km na godzinę. Mają, proszę Państwa, w ubiegłym roku wybudowali 11 800 km autostrad, 6 i 8 pasmowych, a u nas do dzisiaj ta autostrada na Śląsk tam nie jest gotowa, prawda? Autostrada budowana, koniecznie budowana za dotacje unijne do Lwowa, żeby tam były euro 12, nie była potrzebna autostrada, do dzisiaj nie jest 20 km budowana, rozumiecie Państwo? W Chinach 11-piętrowy budynek buduje się 6 dni. U mnie w Warszawie jest podjazd z Wisłostrady na trasę łazienkowską. Tak? 8 słupków betonowych i kawałek jezdni. Poszło do remontu, 11 miesięcy to robili, a jak tylko skończyli, to się spaliło. I tyle. Także, proszę Państwa, to jest koszmar, to jest kompromitacja Europy. Pod okupacją Unii Europejskiej wszystko stycha, dzieci się nie rodzą, bo po co niewolnikowi dziecko, skoro pan na starość go ma utrzymać, nie? W ustroju niewolniczym dzieci się nie rodzą. Po co mieć to dziecko, prawda? Umieramy. Gospodarka zdycha kompletnie. Jak ja miałem tam kilkanaście lat, to mnie uczono, że Związek Sowiecki jest potęga, rozwija się, a ja w swoim małym łebku, ja miałem lat 9, przestałem wiedzieć socjalizm, zatem wierzyłem ślepo socjalizm, miałem 9, już rozmądrzałem. Miałem 11 lat, mnie przekonywali, że Związek Sowiecki. Ja tylko patrzałem, gdzie powstają tropacze chmur, nie? W Ameryce. Bo to wiedziałem, gdzie jest postęp gospodarczy. No. Dziś patrzmy na tropacze chmur. Gdzie powstają? W Chinach, Tajwan, Malezja, Indonezja, RPA, Brazylia, Ameryka. A w Europie? Czytam 3 tygodnie temu, że powstaje, i za rok będzie ukończony zresztą, najwyższy drapacz chmur w Afryce. Casablanca. Maroko. 640 metrów. No wspaniale, najwyższy w Afryce. A w Europie? Najwyższy drapacz chmur w Europie ma 340 metrów. Drapaczy chmur wyższych niż 300 metrów w całej Europie jest 10. Z czego 7 w Moskwie. Jeden w Stambule, no jeden w Londynie, jeden we Frankfurcie nad Menem. Jest to kompletny upadek naszego kontynentu. Patrzcie Państwo na Niemcy. Wspaniały kraj, prawda? Znakomity, inżynierowie, technicy, no kapitaliści, może gorsi, robotnicy mieli kwalifikowani, byli, wykształceni, byli. Pod okupacją Unii Europejskiej ten kraj ma tempo rozwoju minus jeden. Tak? To jest kompromitacja. Pod okupacją Europy zdycha, Unii Europejskiej zdycha wszystko. Bo oni nadają tę taką zatrutą propagandę, że trzeba spokojnie, prawda, przezorny, zawsze ubezpieczony, żadnego ryzyka. Nie uczono, że kto nie ryzykuje, ten nie je. A się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Trzeba bezpieczeństwo. Za moich czasów samochód był dobry, jak jeździł szybko. Tak, u was jest dobry, jak ma 8 poduszek powietrza. To jest dobry samochód. Odbiera nam się wolność. Bo młodzi ludzie chcą ryzykować, ale im się nie pozwala ryzykować. Ja pamiętam, to było za komuny. Pamiętam na przykład, ja miałem przyszłym dowódcą plutonu, nie? Więc ćwiczenia wojskowe, biegłem za czołgiem, bo tam w terenie podmokłym, jak się czołg jedzie, to jest twardy kawałek ziemi, bo biec za czołgiem. To podleciał do mnie, właśnie dowódcy, panie, to jest niebezpiecznie. Nie wolno tam biec. Na wojsku niebezpiecznie. Wiecie Państwo, że minister obrony narodowej powiedział, że nie pośle wojsk do Sudanu, bo tam jest niebezpiecznie? Słowo dalej. To samo powiedział jego ekscelencja prezydent Komorowski. On powiedział, że na Ukrainę, no owszem, poślemy ludzi, jak tam będzie bezpiecznie.
Jak jest niebezpieczny, to się tam nie posyła wojsk. Ja akurat nie chcę posyłać wojsk na Ukrainę, absolutnie, ale sama ta argumentacja, że wojsko się posyła, tam się jest bezpiecznie, wydaje się być cokolwiek absurdalne. No. Także w takim świecie żyjemy. I przyjdą muzułmanie i oni zaprowadzą porządek. Oczywiście, że przyjdą. Bo oni wierzą w to, ich dzieci są wychowane normalnie. Tego uczyła rodzina dzieci. Przede wszystkim nie było koedukacji. Koedukacja to jest cofnięcie na co 4000 lat. Tylko prymitywne plemiona znają koedukację. Prymitywne plemię to jest takie, gdzie jeszcze nie ma czarownika i szamana. Jak jest czarownik i szaman, to już jest kultura jakaś i już dziewczynki i chłopcy są czyli osobno. Bo już jest kultura. To jest postęp. Postęp wygląda na specjalizacji, a nie na ujednolicanie. Koedukacja jest cofnięcie nas. Szkoły żeńskie i męskie mają zawsze wyższy poziom niż szkoły koedukacyjne. Ale przecież im nie zależy na tym, żeby niewolnicy byli tym czegoś nauczeni. Oni specjalnie celowo obniżają poziom nauczania, nawet do tego stopnia się posuwają, że wprowadzają do szkół, do normalnych klas, wprowadzają dzieci upośledzone umysłowo, żeby jeszcze obniżyć poziom nauczania. To jest celowa robota po to, żeby obniżyć poziom nauczania. Prawda? On się obniża w sposób drastyczny zupełnie. Bo niewolnik ma być głupi. Niewolnik ma być głupi. A propos, takie podstawowe, wiecie czym się różni główna różnica między niewolnikiem a człowiekiem wolnym? Że niewolnikowi nie wolno mieć broni. Jak Amerykanie napadli na Afganistan, na Irak, ale przecież tam każdy miał karabin. Amerykanom do głowy nie przyszło, żeby tym Pasztunom czy innym Arabom poodbierać karabiny. To byli wolni ludzie. Tam wszyscy mieli karabiny, a nam odebrano broń. Bo ta hołota, która nami rządzi, boi się buntu niewolników i słusznie się boi. Słusznie się boi. I między innymi, dlatego jest koedukacja, żeby z kim przestajesz, jakim się stajesz, i chłopcy chowani razem z dziewczynkami stają się mniej agresywni. I o to chodzi. Jak nie było koedukacji. Przecież nikt nie nakazywał tego. To było spontaniczne. Czego uczono chłopców wtedy? Agresji. Każdego chłopca uczono, że ma być agresywny. Ma się bić. To było brzemię białego człowieka, White Man's Burden. Prawda? Dlatego się podbili cały świat. Znaczy chłopcy byli uczeni bić się. A teraz Arabowie swoich uczą, mają się bić. A nas się uczy, że mają negocjować i dialog prowadzić. Uczy się nas, tych mężczyzn, młodych, że nie mają być agresywni. To kto nas będzie bronił przy Arabowie? No kto? To jest zaprzeczenie podstawowym wartościom europejskim. Chłopiec miał być agresywny. Oczywiście, że tak. Miał bronić kobiety, dziecka, miał bronić honoru, wiary, ojczyzny, prawny. Miał się bić. To był podstawowy element wychowania mężczyzny. On był panem stworzenia, ale za to musiał się bić. To było, tego go uczono. To kobiety uczyły, jak najbardziej pamiętam pamiętniki Apollinera, taki poeta francuski, mówi tak, jego matka była Zanna Valadon, taka malarka, a taka malowała trochę gorzej ci impresjoniści, ale prowadziła się tak samo jak oni, takie wtedy były obyczaje w tym świadku, no i któregoś dnia wraca ze szkoły, męskiej oczywiście, i mówi, że chłopcy się śmieją, że jego matka jest puszczarska. A ona go w pysk. Jak to, nie rzuciłeś na nich z liściami? Nie broniłeś honoru matki? To był obowiązek mężczyzn. Miał się bić. Natomiast dzisiaj się uczy, że przezorny zawsze ubezpieczony. Uczy się was rzeczy horrendalnych zupełnie. Sprzecznych z całą naszą cywilizacją. Że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Tak to życie ludzkie będzie o wartościach, czy ci męczennicy państwo to nic, ci co oddali życie za ojczyznę, to idioci jacyś? Tak to życie ludzkie najwyższą wartością, czyli co? Przyjdzie facet, tak? Chwyci dziecko, przyłoży nóż do gardła i dawajcie miliard dolarów, to trzeba mu dać. Skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to jest więcej warte, nie kupi miliard, nie? No, jak można powiedzieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? A nawet księża tak mówią, za moich czasów księża mówili, że najwyższą wartością był Bóg, wiara. Nie, życie ludzkie jest najwyższą wartością. To jest sprzeczne z każdą cywilizacją. Dziś nie jesteśmy już cywilizacją, jesteśmy antycywilizacją. Jesteśmy gromadą niewolników, których celem jest wełna bawełna, bawełna była kicha pełna,
prawda? I tyle. Nie ma żadnych wartości, które warto oddać życiem, które warto ryzykować nawet życiem. Jesteśmy tylko stadem niewolników. Przyjdą ci Arabowie i zaprowadzą porządek. Oni naprawdę wierzą w Boga. Oni są gotowi swoim życiem ryzykować, a my nie. I nasze córki i wnuczki, oni mówią w swoich meczetach otwarcie. Nasze córki i wnuczki będą w ich haremach. I będą zadowolone. Bo jak mówił Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny niż jedyną żoną fajtłapy, a co jest facet, który nie ma jaj, nie jest agresywny. Co taki facet wali? Kobiety zawsze szły do mężczyzn agresywnie. One wiedzą, że czasami jej przyleje w tyłek, ale za to obroni ją i dziecko przed każdym zagrożeniem. Takiego mężczyznę warto mieć. Czy trzeba go wychować. Te kobiety wychowały tych mężczyzn agresywnych, no ale musiały być agresywni, prawda, we właściwym sensie, bronić kogo trzeba. Tak się wychowało kiedyś mężczyzn. I dzisiaj śpiewała pani Danuta Rinko, dzieci mężczyźni prawdziwi tacy. Nie ma. Unia Europejska kategorycznie tępi męskość i zależy im na tym, żeby były te kobiety, bo wtedy będą ludzie posłuszni. Posłuszni, a nie ma się buntować. To wszystko jest pomyślane po to, żeby ta głupia banda niewolników siedziała, słuchała swoich panów. I my, nam jest, proszę zwrócić uwagę, że był taki spór, czy dzieci mają do szkoły w wieku lat 6 czy 7. Nawet tego niewolnikom nie wolno decydować o swoim własnym dziecku, tylko pan decyduje. Tak? Nawet tego nie wolno decydować. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że dla nas jest spór absurdalny. W prawicy to rodzice decydują o tym, kiedy posłać dziecko do szkoły. I koniec. Tylko matka wie, czy jej córka się zadaje do szkoły, czy nie. Tylko ojciec wie, czy jego syn się nadaje do szkoły, czy nie, prawda? Skąd pani minister, która nie zna mojego dziecka, może decydować o tym, w jakim wieku on idzie do szkoły, prawda? Skąd, jak ona go nie widziała na oczy? To jest, ale ustroj niewolniczy oczywiście tak się robi, bo oni nie dbają o dzieci niewolników. Rodzice dbają o swoje dzieci bardziej. Jeżeli ktoś mi powie, że pan minister powinien decydować, bo on bardziej kocha moje dziecko niż ja, to ja oświadczam, że ten, kto bardziej kocha moje dziecko niż ja, nazywa się pedofil i ja nie chcę, żeby pedofile, prawda, decydowali o tym, jak się, czego się uczą, w jakim wieku moje dzieci. I koniec. A co, nie wiecie Państwo, czym się różni pedagog od pedofila? Tym, że pedofil naprawdę kocha dzieci. Otóż, proszę Państwa... Otóż, jeszcze raz mówię, to rodzice i tylko rodzice powinni odpowiadać za dzieci. To jest elementarz. Wtedy znikają problemy. W ogóle 99% problemów, które dzisiaj mamy, no to problemy, które nie istnieją w żadnym normalnym ustroju. Problem, czy mam się jarosikowe. W normalnym kraju nie ma przekazania pieniędzy od jednego województwa do drugiego i nie ma takiego problemu. Prawda? Czy w szkole ma być religia, czy nie. W normalnej szkole rodzice decydują, do jakiej szkoły posyłają dziecko. Jednej jest religia, drugiej nie ma i państwo nawet nie wie. Państwo nawet nie wiedziało, że na Sorbonie studiuje sobie Maria Kielisk-Głodowska, bo państwo francuskie nie wiedziało, kto na niej studiuje. To była prywatna uczelnia, prawda? Państwo się nie interesowało tym, kto na niej studiuje. Bo co to państwo obchodzi? Ja bym studiowała. Bez programu Erasmus studiowała, proszę sobie wyobrazić. Bez programu Erasmus połowa polskich studentów w XIX wieku studiowała na innych uczelniach. W Dorpacie, w Petersburgu, w Kijowie, w Monachium, w Paryżu, w Berlinie, prawda? Połowa studentów poza granicami Polski. Bez programu Erasmus, naprawdę. To prawda, ale są kraje, w których były, uczelnie też studiowali za granicami. Niech pan mi obraca wreszcie pedagogów, bo tam cholery można dostać. Proszę pana, jaka miłość pedofila? Co pan? Proszę pana, jeżeli pan się nie zna na dowcipach, to już trudno. No. To był dowcip. Od tej pory będę mówił, kiedy będę mówił dowcip, będę mówił, że to jest dowcip. Dobrze? No. W trudno. No. Otóż natomiast ja bronię pedagogów przed wizytatorami, kuratorami, którzy przeszkadzają pedagogom w pracy. Tak, oczywiście. To rodzice powinni wynajmować tego pedagoga dokładnie tak samo, jak rodzice wynajmują kucharza w restauracji, prawda, prywatnej i tyle. I już. Dobra, ale zejdźmy z tych, w to budowcie, widzę, że z tego się zrobiła sprawa.
Postaram się, nie będę dowcipów na drugi raz. Proszę Państwa... Tak. Moja mama jest nauczycielką. Jest... Moja też. Proszę Państwa, przejdźmy teraz w najwyższym skrócie do tego, co może robić prezydent, bo tak samo można mówić o ideologii ogólnej, a mówmy o konkretach. Prezydent, proszę Państwa, mówił się nam, że jest to podpórka do żyrandola. Pytanie, że ci sami ludzie, którzy pół roku temu mówili, że to jest podpórka do żyrandola, dzisiaj walczą o to stanowisko łapami i pazurami, wciągają na siebie rozmaite brudy, byle to zdobyć. Przyczyna jest następująca, o czym wam się nie mówi. Prezydent jest jedynym człowiekiem, który może kontrolować służby specjalne. I o to jest walka. Polską rządzą służby specjalne. Różnica główna między PRL-em a III RP jest taka, że w PRL-u służby specjalne były kontrolowane przez partię, a dzisiaj nie są kontrolowane przez nikogo. To znaczy jest w Senacie, w Sejmie są komisje do służb specjalnych, ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba dostać certyfikat od kogo? Od służb specjalnych. Więc kontrola jest żadna. A prezydent, no, jakąś tam kontrolę niewielką może, ale ma. I oto jest ta walka. Prezydent ma codziennie raporty o wszystkich służb specjalnych, on się z nimi spotyka, prawda, z nimi rozmawia, to jest bardzo ważne stanowisko. Prezydent jest naczelnikiem sił zbrojnych i będę dbał o te siły, żeby było 100 tysięcy, ale żołnierzy, a nie 30 tysięcy żołnierzy, a 70 tysięcy różnych zbiórków, batalionów kobiecych, prawda, pułku generałów, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że mamy generałów tyle, co armia chińska, czyli mamy dużo generałów, natomiast z żołnierzami jest gorzej, ale co najważniejsze, trzeba radykalnie zmienić rekrutację do wojska. Dzisiaj do armii idą większości ludzie, którzy wcale nie chcą się walczyć. Oni są przekonani, że żadnej wojny nie będzie, przynajmniej byli do niedawna przekonani, że żadnej wojny nie będzie, a jest emerytura po 15 latach. I idą do wojska dlatego, że jest wcześniejsza emerytura. To jest ostatni żołnierz, jakiego chciałbym mieć w armii. Ja walczę z ludzi, którzy chcą zabijać, chcą strzelać, prawda, chcą tego, bo sami zginą, o emeryturze nie myślą. Normalny młody człowiek, a przynajmniej taki, który chce iść do wojska, nie myśli o emeryturze. Kto myśli o emeryturze, jest złym kandydatem na żołnierza. I dlatego chcę zmienić sposób rekrutacji do armii, czyli płacić przyzwoity żołd, nie obiecywać żadnej przybliżonej emerytury. To jest bardzo ważne. Dziś generałowie też myślą, byle do emeryturki. Boją się decyzji podejmować, żeby ich nie wyrzucić, bo emerytura czeka. Jest straszne. Po drugie, proszę Państwa, polityka zagraniczna. To jest bardzo ważna sprawa. Otóż w odróżnieniu od tych, co rządzą w tej chwili Unii Europejskiej, zresztą siedzę przecież, jestem akurat w Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, zdecydowanie uważam, że Polska powinna ogłosić, i to szybko, neutralność w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. To nie jest nasz konflikt, gdzie Rzym, gdzie Krym, a Donbas jeszcze dalej niż Krym, wbrew pozorom. Proszę Państwa, nie, ten konflikt nas nie powinien interesować, natomiast grozi wojna światowa. Naprawdę grozi wojna światowa. Są pewne kręgi w Stanach Zjednoczonych, mogę nawet powiedzieć jakie, są to głównie neokonserwatyści, bardzo inteligentni ludzie. To są z reguły dawni lewicowcy, którzy jako ludzie inteligentni zrozumieli, że lewica to głupota, więc zostali konserwatystami, ale tam coś im zostało z dawnego tego stylu myślenia i oni rozumują w ten sposób. Stany Zjednoczone są w tej chwili u szczytu potęgi. Mają armię, która może walczyć z 38 najsilniejszymi armiami świata łącznie w tej chwili. Stany są zadłużone na 14 bilionów dolarów. Nie stać nas, Stanów, na podtrzymywanie takiej potęgi. Będziemy zwolna, nasza przewaga będzie maleć. A Chiny za 7 lat będą potężniejsze niż Stany Zjednoczone. Chiny wypierają Rosję. Jeżeli mamy utrzymać hegemonię na świecie, musimy zrobić wojnę światową teraz i zniszczyć Rosję, a jak się da, jeszcze i Chiny. I to jest logiczne, proste rozumowanie. I
Proszę zwrócić uwagę, że Białoruś ogłosiła neutralność. Białoruś wcale nie popiera Rosji w konflikcie ukraińskim, absolutnie. Węgry, Rumunia, Słowacja nie popierają Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, mimo że też należą do NATO. Gdyby Polska też ogłosiła neutralność, to w tym momencie NATO by nie miało dostępu do Ukrainy i Ukraina by nie mogła być pretekstem do wywołania wojny światowej. No tak, to są może inny pretekst, Korea Północna, prawda, czy tam Iran, czy coś takiego, ale musieliby szukać sobie nowego pretekstu. A tu już sobie znaleźli pretekst, prawda, już szykują, już podsyłają tam już armię, już wojska pancerne, kawaleria powietrzna jest amerykańska, jest w Polsce, prawda, już tam się szykuje, posyłanie tam pory. Tak jest wolne szykowanie. Amerykanie nie są wojny. Ogromna większość Amerykanów nie chce żadnej wojny. Nie chcieli ani pierwszej wojny światowej, ani drugiej. Żeby Amerykanom skłonić do pierwszej wojny światowej, to trzeba było zatopienia Luzitanii. No do drugiej to wciągnęli ci kretyni Japończycy, prawda, bombardując Pearl Harbor. No i teraz szukają pretekstu do trzeciej wojny światowej. Więc chodzi o to, żeby tego pretekstu nie dostarczyć. Ja nie jestem pacyfistą, żeby nie było żadnej niejasności. Ja jestem militarystą. Ja jestem polski zbrojny, ja chcę zbroić, ja prawie czego jestem gotów, prawda, posłać wojska do Somalii czy gdzieś tam. Ja się nie boję wojny. Ale Polska nie ma żadnego interesu w trzeciej wojnie światowej. Nie mamy żadnego interesu w tej sprawie. I ja się trochę boję, bo to jest, będzie wojna przymusowa atomowa. Ja się boję. To ja się boję. Mam dzieci, prawda? Trochę myślę o tym, że nie chcę wojny światowej. Jakby trzeba było... Jeszcze raz mówię, ja się nie boję normalnej wojny. Ja się nie boję, gdyby był interes posłać dzieci na wojnę. Trudno. Mam 5 synów, być może mi jeden czy drugi zginie. No trudno, to jest wojna, prawda? Ale nie chcę wojny bezsensownej. Nie chcę wojny bezsensownej. A tutaj Polska nie ma żadnego interesu, prawda, w tej wojnie i dlatego chcę ogłosić neutralność w tym sporze. Prezydent zajmuje się jeszcze takimi sprawami jak projekty ustaw. Oczywiście, że będę projektował ustawy, będę zalewał sobie projektami ustaw. Jako pierwszą zrobię ustawę o przywróceniu kary śmierci. Prawda? Posłowie nie odważą się głosować przeciwko. 70% Polaków jest za karą śmierci. Więc niedługo będą wybory parlamentarne i posłowie będą się bali zagłosować przeciwko. Więc myślę, że to przepcham. Ustawę o likwidacji podatku dochodowego być może przepcham. Ustawę o likwidacji przymusu ubezpieczeń zgłoszę, ale nie przepcham. To będzie trudne, ale zobaczymy. Także będę zgłaszał projekty ustaw. Będę wetował ustaw. Na przykład zawetowałbym ustawę o podwyżce wieku emerytalnego. To był ramunek zupełny. To jest bezczelność kompletna. Jak można? Kobieta poszła do pracy za 20, tak? I ona miała obiecaną emeryturę w wieku 60. I to jest psi obowiązek, ma dostać tylko 60, nie 55, nie 65, tylko 60, tak się umówiła, prawda? Tak się umówiła. A ona może powiedzieć tak, że wiedziała, że emerytura w wieku 67, to ja bym tam do pracy nie poszła, bym była przy mężu. Ale ponieważ wiedziała, że będzie za 60, poszła do pracy. Można powiedzieć, może, nie? No. I ona powie, teraz tak, proszę powiedzieć, ta kobieta, ona ma lat 59, tak? I ona, jej marzeniem była wycieczka naokoło świata. I ona sobie kupiła z promocji taką wycieczkę, na 2 lata, 2-letnią wycieczkę naokoło świata, statkiem. Każdego na to stać, takiego emeryta. Ona sobie swoje mieszkanie wynajęła na 2 lata komuś, wzięła z góry pieniądze, w banku swoją emeryturę zostawiła, prawda, że bank dał mi pożyczkę, a wziął potem emerytury. No i nagle ona się dowiaduje, że emerytura będzie dopiero w wieku 67, tak? Mieszkania nie mam, bo wynajęte, emerytury nie mam zapłacone. Co ona ma robić? No jak można coś takiego zrobić, prawda? No jest obiecana w wieku 60. I niestety, ja bardzo lubię jego ekscelencję Bogusława Komorowskiego prywatnie, ale on to podpisał, zamiast zawetować. On to podpisał. On podpisał również konwencję, która, Państwo będą śmiali, ale to jest prawda, on podpisał konwencję, która znosi karę śmierci również w przypadku wojny. Słowo honoru. Polska, jego ekscelencja Bogusław Komorowski podpisał konwencję, która znosi karę śmierci również w przypadku wojny. Oczywiście, że jak będzie wojna, to się tę konwencję na drugi dzień wypowie, bo to jest oczywiste, ale samo podpisanie czegoś takiego ośmiesza Polskę całkowicie. Ale podpisują wszyscy.
Przez nie kraje praktycznie popisuje. To świadczy o upadku naszej cywilizacji. To już nie jest cywilizacja. Jesteśmy zbiorem głupiego bydła, głupiego, tępego, który wierzy w globalne ocieplenie, prawda? Przecież za moich czasów, jak byłem w szkole, przecież nikt by nie uwierzył w to globalne ocieplenie. Jak to? Przecież Grenlandia była zieloną wyspą, prawda? Już była zieloną wyspą, było globalne ocieplenie, wtedy Arabowie też przyszli z południa, prawda? Grenlandia była zielona, potem było globalne oziębienie, czy Bałtyk zamarzał. W wieku XVI wojska szwedzkie szły przez Bałtyk, armaty już przez Bałtyk, zamarznięte. A potem po globalne ocieplenie się zaczęło gdzieś około 1800 roku, to wojska napoleońskie krzysały iskry pod podkowami, zaczęło się globalne ocieplenie oczywiście. I teraz jeszcze potrwa jeszcze 200 lat, potem się znowu globalne ocieplenie. Ale cykle klimatyczne, tylko w szkole uczono o cykle klimatycznym. A dziś tej głupiej bandzie niewolników mówiono, połowa ludzi wierzy w to, że trzeba płacić na to koniecznie, bo jest globalne ocieplenie, spowodowane przez człowiek. To jest kompletna bzdura. Jeden wybuch wulkanu Krakatau wrzucił w atmosferę więcej gazów cieplarnianych niż ludzkość zdążyła przez całą historię produkować. Jakoś nic się nie stało. Więc... Ale oni dzięki temu wydali 2 biliony euro na walkę z globalnym ociepleniem. 2 biliony euro. Proszę Państwa. No to jeżeli ten, kto daje zamówienia, ma tego 10%, no to oni z tego mają 200 miliardów, nie? Jest to kraść. No. A głupi ludzie w to wierzą, tego bardzo. Wierzyli w tę dziurę ozonową, prawda? Wierzyli tam w epidemię świńskiej grypy. Przecież parę lat temu to mówiono, że była epidemia świńskiej grypy. Nie było żadnej epidemii. Na katar więcej ludzi umarło niż na świńską grypę. Ale udało się sprzedać szczepionkę, która kosztowała dolara. Rządną sprzedano po $11. A 3 rządy w Europie kupiły po 2 szczepionki na głowę mieszkańca. Zgodziło się zaszczepić od 1 do 8% ludzi. Wrzask o epidemii straszliwy. O pandemii. Nie było żadnej epidemii. Mówiono to ludziom, głupi ludzie wierzą. Jak jest państwowa edukacja, jak jest telewizja i demokracja, to można ludziom wmówić dowolną głupotę. Niestety taka jest prawda. I proszę Państwa, chcemy wrócić do normalności. Żeby znów wróciły takie pojęcia jak prawda, wróciły jak honor, jak sprawiedliwość. Normalna, nie społeczna. Normalna sprawiedliwość. My chcemy, żeby... Wiesz, ludzie oczekują cudów. Nieraz przyjeżdżają, mój panie, jak pan dojdziesz do władzy, to będzie, to od razu pójdzie w górę o połowę dochody, prawda, bo podatków nie będzie. Nie będzie podatków, ale pan będzie musiał podnieść płacę robotnikom, będzie pan musiał obniżyć ceny swoich towarów. Pan zarobi tylko 8%. To jest dużo, 8%. Zarobimy tylko po 8%, ale odtąd z tygodnia na tydzień będzie troszeczkę lepiej. Ja nie obiecuję cudów. Ale człowiek, który pracuje, musi tak jak w Ameryce w XIX wieku, nie? Człowiek się lądował na wybrzeżu, dostawał pracę za 50 centów, prawda, był zachwycony. Po 3 dniach dowiadywał się, że 100 metrów dalej jest praca już po dolarze. No i tam potem zarabiał po 2 dolary, prawda, i tak zwolna awansował, prawda. I to samo będzie u nas. Będziemy pomalutku szli w górę. Pomalutku, równo szli w górę. Tak jak Chińczycy, tak jak Chile za Pinocheta. Tak jak Niemcy z Erhardta. Przecież, proszę Państwa, w 1949 roku, kiedy Erhard doszedł do władzy, Niemcy były kompletnie zrujnowane. 2 miliony młodych Niemców zginęło na wojnie. 4 miliony inwalidów, kalek wojennych, tak? Przemysł zbombardowany, wyciągnięty, prawda, przez na produkcję wojenną. Hamburg zrównany z ziemią. A? Każdego traktowany jako na ziora. 1/5 terytorium zabrała Polska. 1/6 Sowieci, prawda? I przyszedł Erhard, zrobił tę reformę ordoliberalną i w ciągu kilku lat, 5-6 lat, Niemcy przegoniły Anglię, która była zwycięska. W ciągu 5-6 lat, bo w Anglii rządzili socjaliści, tacy sami jak ci, co teraz rządzą Unią Europejską. A on zrobił reformę ordoliberalną. I profesor Rybiński mówi tak, co by się stało, gdyby Korwin-Mikke zdobył władzę w Polsce? Profesor Rybiński mówi, no 3 miesiące potwornego burdelu, a potem tempo wzrostu 10% rocznie. A to jest 15, a niech będzie 10. Okay.
Liczymy. Niezłe tempo wzrostu minus 1, a my plus 10. Powiedzmy, że od nas dwa razy bogaci. Już nie są, ale powiedzmy, że dwa razy bogaci. Okej. Okay. To ile by nam zajęło, żeby dogonić Niemcy? A akurat tyle, co Niemcom zajęło wtedy dogonieniami. Czy policz nam zadania na procent składane, tak? My plus 10, a oni minus 1. To pewnie, że my ich dogonimy i przegonimy. Jak są nawet dwa razy bogaci. Po 5-6 lat. Tylko trzeba pracować. Trzeba nagradzać tych, co pracują, a nie karać podatkiem dochodowym i nie nagradzać leni zasiłkiem dla bezrobotnych. I koniec. Biega po internecie filmik pokazujący burmistrza takiego miasteczka w Chinach, tam jest Kuucza, to jest jakieś 8 milionów mieszkańców. I on chodzi, pokazuje park miejski i mówi tak, patrzcie, w tym całym parku, ogromnym parku, siedzi jedna para emerytów. I mówi, są godziny pracy. U nas nie ma przymusu pracy. U nas ludzie chcą pracować, chcą się bogacić, pracują. A wy płacicie sobie zasiłki dla bezrobotnych. To my was za 10 lat wykupimy. I taka jest prawda. Oni wykupili już 1/5 ziemi uprawnych na Ukrainie. Oni wykupili spory kawałek Afryki. Polski jak nie chcą wykupywać, nie dlaczego nie mają zaufania albo coś. No niestety, bo oni pracują, to mają. Oni pracują. A my wierzymy w dotacje. Według wartości europejskich mężczyźnie nie wolno było wziąć nic za darmo. Kto wziął coś za darmo, był z towarzystwa wykluczany. Nie miał prawa głosu. Nie miał prawa głosu oczywiście. Nawet w demokracji. Facet, który był na zasiłku, nie miał prawa głosu. Prawo głosu byli tylko ci, którzy płacili podatki, bo to oni dzielą jak swoje pieniądze, nie? A ci, co biorą pieniądze, oczywiście nie miał prawa głosu. Ani wojsko nie głosowało, ani policja nie głosowała, ani urzędnicy państwowi nie głosowali, ani ludzie, którzy brali zasiłki. Nie mieli prawa głosu, oczywiście. No, bo jeżeli oni głosują, to czego chcą? Więcej zasiłku. Jest jasne. No i proszę Państwa, i to się rozwijało. Europa się, a dzisiaj upadamy. Się upadamy. I Polska ma szansę, bo ja mówię, że przyjdą muzułmanie, albo nawet wykupią Chińczycy. Proszę Państwa, ja nie wierzę w to, że historia jest zdeterminowana. Ja nie wierzę w to, że nie można nic zmienić. Można zmienić. O wszystkim decyduje myśl ludzka, ręce, serca ludzi. Nie tam jakiś debiut historii. My o tym decydujemy. Na moje spotkania przychodzą dziesiątki tysięcy już w tej chwili młodych z reguły ludzi, około 25 lat. To przychodzi na moje spotkania. Ludzie nie cierpią wiedzy z reżimowej telewizji, tylko cierpią wiedzy z internetu i wiedzą, co się dzieje, prawda, na świecie. Oglądają na Szanghaj dzisiaj, a ja oglądam lat temu 30. On to zobaczy. I ci przychodzą na moje spotkania. I Polskę można zmienić, mamy szansę, bo w Rosji już na przykład na trzech żołnierzy jeden to już muzułmanie. Na zachodzie Europy tych muzułmanów jest naprawdę od groma i ciut. Za kilka lat powstanie pierwszy kalifat ten, nie z Iraku, emirat znaczy się, na południu Francji powstanie. To jest 10% muzułmanów, ale na jedno dziecko białe przypadało 7-10 muzułmańskich. Policzcie sobie za kilka lat. Tam będzie emirat arabski, a w Polsce jest daleko. U nas jest najdalej od muzułmanów. Na około nas też ich nie ma. Na Litwie, na Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Czechach, nawet w dawnym NRD ich nie ma poza Berlinem. I Polska ma ogromne szanse ocalać z tego zaledwa. Tylko musimy się wziąć do roboty, tak jak Niemcy w 1949 roku, czy Chińczycy 30 lat temu, czy Chińczycy, prawda, za Pinocheta. I koniec. Musimy wrócić do normalności, do twardych, żelaznych praw rynku. Że kto nie pracuje, ten nie jest. To jest wartość europejska, oczywiście w Unii jest odwrotnie. Kto nie pracuje, najpierw musi zasiłek, żeby miał co jeść. Wszystko jest w Unii odwrotnie niż w Europie. Chcemy po prostu odrzucić Unię, wrócić do Europy. Taki Verstappen, taki Belg, siedzibą mieszka w Parlamencie Europejskim. I on mówi tak. Są w Europie siły, które chcą odrzucić 60 lat do roku sprzętowego. Dokładnie to trzeba zrobić. Te 60 lat tej trucizny, którą nam sądzili, trzeba odrzucić. I tyle. Proszę Państwa, my wiemy, co zrobić, to wiemy, co zrobić. Wiemy, że można to zmienić, a w każdym razie jedno jest pewne. Szansa jest. Póki jest szansa, to się zdawali. To nie ma szansy, trzeba się poddać. Koniec, trudno, przyjdą muzułmanie. Jakoś to będzie, prawda? Jakoś to będzie, na pewno. Zawsze, nikt tak nie dłużył, jakoś nie był, nie? Jakoś to będzie. Natomiast, po co nam czekać na muzułmanów? Sami nie możemy podatków zlikwidować, sami nie możemy kary śmierci przywrócić bez muzułmanów? Możemy.
To trzeba zrobić i ja liczę na Państwa poparcie. Dziękuję za uwagę.